Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Kult. Taki napis w drugiej klasie liceum zrobił mi kolega Rafał na kurtce. Kurtkę dał mi ojciec, który to właśnie w tej kurtce był na koncercie Rolling Stonesów w Warszawie w 67 roku. W roku, w którym się urodziłem. Idolem mojego ojca był Mick Jagger, a moim Mick Jagger i lider zespołu z kurtki, czyli Kazik Staszewski. Dziś w dniu moich urodzin jest moim gościem. Mam taki właśnie prezent. Dzień dobry, cześć, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, może ja bym na początek ci pokazał tę kurtkę, bo mam ją ze sobą. Właśnie pokaż. Ta kurtka ma 53 lata. I to było napisane tutaj i on mi zrobił to na plecach w liceum, tylko że już niestety... Dlaczego zerwali? Słucham? Dlaczego zerwali? Nie, słuchaj, to było napisane tutaj i ja ten ekran potem miałem tak, słuchaj, zaszyty jakąś taką folią. To zeszło, no ta kurtka ma 53 lata, także wiesz, wiele prań, wygląda tak. I pamiętam, że ojciec mi mówił, że ona kosztowała, słuchaj, $1. To jest kurtka... Daj spokój. To jest kurtka Lee. Pamiętam. Rajfle, super rajfle. Tak, tak, no właśnie. No, także było, no, jest cały czas, to wiesz, było ze mną nawet na wielu waszych koncertach i też na Rolling Stonesach. Posłuchaj, Kazik, ja chciałem zacząć od... pierwsze moje pytanie to jest, jak się czujesz jako sprawca międzynarodowej afery? Czuję się dobrze, no wszystko, nic mi specjalnie nie dolega. Zrobiłem właśnie niedawno, moim zdaniem, bardzo dobrą płytę. Płytę, która w ogóle pomogła mi wyjść z takiego marazmu psychicznego, bo ja w ogóle miałem takie wrażenie przez ostatnich parę lat, głębokie przekonanie, że już właściwie jako twórca to się skończyłem, nie? Wszystko mi przychodziło z dużo większym wysiłkiem, bo jako odtwórca to nie, bo kult nadal mimo swojej leciwości jest bezbłędną maszyną koncertową. Natomiast jako twórca ciężko mi przychodziło pisanie tekstów, ciężko mi przychodziło układanie melodii i tak dalej, i tak dalej. A co, że było tak dobrze? Brakowało bodźców? Bardziej się tak jakby sadowiłem w mundurze Salieriego. A kiedyś się czułem Mozartem przecież. No to gdzie to się podziało? Okazało się, że nie było trochę warunków, nie było trochę miejsca. W momencie, kiedy dostałem dużo czasu, nic nie trzeba, nic nie musisz, gdzieś jechać, iść, pojechać, spotkać się z kimś. Jest czas i są warunki. Do tego jest utalentowany i ogromnie pomocny współpracownik, właściwie współtwórca tego wszystkiego, co robiliśmy. To zrobiliśmy dobrą rzecz i czuję się z tym dobrze. A czy jestem twórcą w ogóle afery międzynarodowej? No, jak ode mnie się zaczęło, no, czyli można powiedzieć, że jestem twórcą i to też jakby buduje mój obraz w moich własnych oczach, że odżyłem jako twórca w dwojakim rodzaju właśnie, no, jako twórca muzyczny, literacki, ale też i aferalny nieco. Ale powiedziałeś też w pewnym momencie, że sprawa sama się komentuje, bo od razu jak natychmiast piosenka zaistniała, wszyscy do ciebie zaczęli dzwonić, a ty jakoś tak z chłodem, sprawa sama się komentuje, a poczekam, na razie nic nie powiem. Tak, tak, ja uznałem, że po prostu nie ma co zabierać w tej wrzawie głosu na gorąco, zwłaszcza, że ja jestem dosyć mało błyskotliwy, to znaczy ja potrzebuję namysłu do odpowiedzi w ogóle, dlatego na przykład na różne takie historie, które się zwą talk showami, to nie chodziłem, bo tam głównie na refleksie sprawa polega. Raz byłem u Najsztuba i Żakowskiego, to jak debil wyszedłem w ogóle. Ale rozumiem, że Kazik, to może to jest tak, że... Powiedziałem nigdy więcej. Ale to może to powinno być tak, że na przykład idziesz do Kuby Wojewódzkiego, on ci zadaje pytania, a ty przychodzisz za tydzień i odpowiadasz, tak? O to. No... Nie, poza tym, bo jak sam dobrze wiesz, takie programy służą głównie kreacji prowadzącego, a nie gość. Gość jest takim pretekstem. No, tak samo jak te wszystkie talent showy, to też nie służą, żeby pokazać tych
nieszczęśników, którzy tam występują, tylko żeby lansowało się jury. Słuchaj, natomiast to prawda, tylko że na przykład i tu jest różnica, ponieważ jak robiłem Szymon Majewski Show, to rzeczywiście tak teraz po latach myślę sobie, że trochę tak było, jak mówisz, natomiast tutaj w radiu to jest odwrotnie, zauważyłem, wiesz, a zwłaszcza teraz te wywiady przez Skype'a, one powodują, że ja naprawdę muszę się skupić i oddać pola, wiesz, rozmówcy, także mnie to trochę trzyma za gębę, to jest dobre, wiesz. To jest dobre, no ja też muszę się, to też dla mnie jest jakby rozwijające, ponieważ ja przez Skype'a wywiadu udzielam drugi raz w życiu i w ogóle jeszcze mam takie, strasznie dla mnie to jest nienaturalne, że muszę się w to okienko tutaj patrzeć, nie patrzę się ani na ciebie, ani na siebie. No i tak dziwnie jest trochę, dehumanizacja pewna. Słuchaj, a powiedz mi, Kazik, czy nie prosili ciebie w Trójce o mediację na przykład, no że skoro jakby zaczęła się afera od ciebie, to może potem przyjdź i uratuj radio i na przykład pogódź wszystkich, usiądź z nimi przy okrągłym stole. Ale między kim i kim miałbym mediować? Między tymi, którzy odchodzili, a zarządem i jeszcze jakąś radą naczelną, że skoro zacząłeś, to teraz ich wszystkich pogódź. Nie, ja tak jak Pawlak w filmie Kochaj albo rzuć, jakby wygrał na tym automacie, to i przychodzi do niego oficer kulturalny na Stefanie Batorym na tym statku i mówi, ale pan rozbił bank. A Pawlak mówi, nie, ja tylko pociągnął. Generalnie wszystko się odbyło dosyć szybko i poza mną, naprawdę, uwierz mi. Było to tak, że wróciłem ze studia i dostałem SMS-a od basisty Kultu Irka Weryńskiego, że gratuluję pierwszego miejsca na liście przebojów Trójki. Ja go przeczytałem, nie ukrywam, że mnie to połechtało dosyć mocno, bo właściwie jeśli chodzi o mnie, to nigdy się nie zdarzyło, żeby piosenka, która w tym samym tygodniu, w którym miała premierę, weszła od razu na pierwsze miejsce. Rano spotykamy się w studio i Adaś Toczko mówi, ty, ale ja nie mogę, no najpierw sobie tam pocieszyliśmy się z tego, a potem Adaś Toczko mówi, ty, ale ja nie mogę wejść na stronę Trójki, nie? Ja wchodzę, mówię, no bo rano byłem, tam jeszcze sprawdziłem, czy jest, a jedynka faktycznie była. I mówię, czekaj, to ja wejdę. Mówię, też nie mogę. Wojtek mówi, to widocznie pewnie tyle ludzi weszło na tą stronę, że się serwer zatkał, nie? No i tam odłożyliśmy, no i wróciliśmy do roboty w ogóle. No i tam dopiero jak wróciłem do domu wieczorem w sobotę, to tam już było generalnie dosyć, to już było pozamiatane w ogóle. No, w niedzielę to już były tylko efekty w postaci dymisji, tam fajnych dziennikarzy. I już było po wszystkim. No poza tym, wiesz, ja na przykład dostałem dwa telefony od chłopaków, których znam, od dziennikarzy Trójki, którzy mi wręcz podziękowali za to, że moja piosenka i to, co się tam wszystko wydarzyło, w końcu otworzyła im oczy. Mieli pretekst. Pozbyła ich złudzeń, że tam w ogóle cokolwiek jeszcze będzie do naprawienia. Wulgarnie rzecz ujmując, dziękowali mi, że pomogłem im podjąć decyzję, żeby odejść z tego syfu, o tak to bym miał. Natomiast dziękuję tego. W każdym bądź razie tam nie wiem, jakim miałbym negocjatorem być między tymi dziennikarzami i kim. No, bo skoro wiesz, chyba jakby Kim Irsenem chyba. Nie, natomiast myślę sobie, że u nas jesteś na pierwszym miejscu i na razie póki co tam można wejść, a tam podejrzewam, tak było, że ten zarząd tak często wchodził, bo nie mógł uwierzyć, że jesteś na pierwszym miejscu, że aż się zawiesiło. Słuchajcie, Radia Z, moim gościem jest Kazik Staszewski, program Nie Mam Pytań. I nie mam pytań, w Radiu Z jest moim gościem Kazik Staszewski. Posłuchaj, powiedz mi, czy twój ból to nie jest twoja jedyna piosenka, która cierpiała? Przecież przez lata było... Tak, ja właśnie chciałem dokładnie przypomnieć, że dokładnie 30 lat temu, mniej więcej w tym samym czasie, i tu też Zetka swoją rolę odegrała, która wtedy raczkowała, była maluchem, młodym radiem. Myśmy z Kultem nagrali taką piosenkę 45-89, nie? To była nasza taka próba zderzenia się
albo spotkania się z estetyką techno, przez fascynację miałem na tym punkcie przez krótki czas. Czyli ja tam nie śpiewałem, były głosy Jaruzela, Gierka, Gomułki włożone. No i do trójki daliśmy ten numer. I też po jednej emisji ktoś, jakiś dyrektor czegoś tam, ja z nazwiska i z imienia gościa znam, osobiście nie znam, ale długo, długo jeszcze w Trójce pracował, tu go nikt nie zwalniał, podjął decyzję, że ponieważ jest tam użyty głos urzędującego prezydenta Polski, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, to tak, zdejmujemy tak. Numer. I zdjęto numer i numer w ogóle nie funkcjonował. Sytuacja była z jednej strony o tyle gorsza, że nie było internetu, były cztery państwowe ogólnopolskie programy radiowe i to wszystko. Więc nie sposób było do tej piosenki dotrzeć. Na szczęście los nam sprzyjał, bo była raczkująca Zetka i RMF FM, nie? I Zetka od nas ten numer wzięła i puszczała go naprawdę często. Słuchaj, no, pamiętam, że byłem wtedy młodym DJ-em. 10 razy dziennie i tak dalej. Tak, byłem wtedy... Ponieważ ten numer jaki był, taki był dosyć taki oryginalny, no te głosy Gierka i tam do tego bitu. Nikt wcześniej podobnych rzeczy nie robił, może Robert Brylewski, ale on w piwnicy, w hybrydach i nie ujawniał takich rzeczy. Wobec tego, jak Zetka puszczała to w kółko, no to ludziom w ogóle to się tak wbiło w głowę, a co po niektórym spodobało. No i Trójka, która w ogóle jest, no każdy, kto był na Myśliwieckiej, widzi, że to jest taki coś w rodzaju molochu, bo to jest wielki budynek. No bo to radio publiczne. No, no wiadomo, że dużo korytarzy i zanim ta piosenka dotarła... Radia prywatne, inaczej publiczne, inaczej wykonają, to gdzieś tam minęły 2 miesiące z okładem, oni się kapnęli, że w ogóle głupią rzecz zrobili, że ten numer zatrzymali, ale i przywrócili go do emisji, ale ponieważ Zetka już go zgrała docna i w ogóle już ludzie się nim nasycili, także ten numer w ogóle zdaje się na listę przeboju programu, czego nie wszedł i w programie trzecim przepadł, co nie oznacza, że przepadł, bo to był jedyny numer, który tą dosyć słabą płytę kultu pociągnął jakoś. Ale posłuchaj, powiedz mi, ale czy były jeszcze jakieś piosenki, które byś wpisał, bo tak sobie pomyślałem, że może powinieneś nagrać na przykład jakiś jeden jednak taki album, który podsumuje te wszystkie potyczki, będzie się nazywał Zakazane Piosenki, Kazik. No wiesz, to potyczki to były za komuny, czyli w czasach przedpotopowych, no to tam były potyczki na Mysiej ulicy z cenzorami, z panem Gawdzikiem i Konopką. Jeden z nich był taki jakby dobry cenzor, drugi zły. I ten dobry cenzor tak mówił, wiecie, musimy tak to zrobić, żeby ci na górze się nie kapnęli, żeby wy tam coś zmieniacie. Ja na szczęście miałem taką zasadę żelazną, że jak mi ingerowali w tekst i powiedzieli, że w takiej formie on nie pójdzie, że musi być jakaś zmiana, to ja go odrzucałem w ogóle. Nie nagrywałem wtedy takiej rzeczy, nie? Skąd się to wzięło? Stąd się wzięło, że jeszcze trochę czasu kolega przyniósł mi nagrania takie z piwnicy Klausa Mitwocha. Nowa kapela z Wrocławia w ogóle i tam był ten numer Ogniowy. Lechianerka, I tam śpiewali w tej piwnicy, śpiewali Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon, nie? Kupiłem singla w Ton Pressie, taki sklep był koło Kina Atlantic, a tam Ogniowe strzelby, nowych pomysłów, złym monopolom na zgon. Mówię, co jest, jakie noże i pały, a tu jakieś nowe pomysły? W ogóle tak mi to zazgrzytało strasznie i zrozumiałem w ogóle w młodym wieku, że twórca może nawet uważać, że zmiana jest zupełnie kosmetyczna i nieważna, nie? Ale dla słuchacza jest to coś niezwykle istotnego. Dlatego jako zasadę wbiłem sobie właśnie zasadę, że jeżeli jest nie do przejścia obronienie numeru w cenzurze, to ja go nie nagrywam. Nie zmieniam nic. A
Polsce wolnej, no to jeszcze były te historie z piosenką Jeszcze Polska, która zawiera ten szlagwort dosyć popularny, coś się uczynili z tą krainą. No to za to to byłem niemalże, znaczy nie niemalże, za to byłem przesłuchiwany w prokuraturze w ogóle z zarzutu, z oskarżenia karnego. Z pozwu karnego, nie z cywilnego, co bym jeszcze był w stanie zrozumieć, bo ktoś by mógł się obrazić. Na szczęście śledztwo zostało umorzone. Ale powiedz mi... Senator ZKN-u, pan Szafraniec, pamiętam to nazwisko do dzisiaj. Ale poczekaj, powiedz mi, jak takie przesłuchanie mogło wyglądać? No, że na tapecie jest piosenka i co, jest obrońca, prokurator oskarża, bo zastanawiam się, jak mogło to wyglądać. No to wyglądało tak, no wiesz, to było 30 prawie lat temu, 20 parę, że w tym zawiadomieniu o przestępstwie było, że w nawiązaniu do tytułu Jeszcze Polska, tytuł bezpośrednio nawiązuje do tytułu hymnu narodowego, Jeszcze Polska nie zniknęła. Wobec powyższego użyty tam fragment coście uczynili z tą krainą obraża naród polski, gdyż naturalną rzeczą kojarzony jest z hymnem. Czy to było celowo zrobione? Czy ja celowo chciałem obrazić naród polski? Nie, proszę pani, nie chciałem obrazić narodu polskiego. Czy tytuł nawiązuje do hymnu narodowego? Nie, proszę pani, nie nawiązuje do hymnu narodowego. Po prostu jest tylko narodowego. Jeszcze Polska. Nawiązuje do piosenki Polska, którą napisałem parę lat temu i jest jakby jej kontynuacją, która sugeruje, że mimo zmian politycznych de facto nic się na lepsze nie zmieniło. Dalej tkwimy w prawym syfie, co był. No, że oczywiście takiego słowa nie użyłem w obliczu pani prokurator. Generalnie ona była taka trochę, taka rozmowa była jak z teatru UNESCO, nie? Bo ona wyraźnie była taka zażenowana, że musi. Że musi te pytania zadać. A ja taki tak w ogóle no, jakoś tam musiałem odpowiedzieć. Czyli to, trochę taki teatrzyk, tak. Taka trochę fikcja, bynajmniej nie naukowa, nie? Więc dobrze, że nie poszedłeś siedzieć, jesteś z nami. Kazik Staszewski, słuchajcie Radia Z, program Nie Mam Pytań. Posłuchaj, a powiedz mi, jak to właściwie, czy jest jakieś BHP robienia kapeli? Co wolno, czego nie wolno, jak się robi zespół? No to... To nie wiem, jak się robi zespół. No zespół zrobiliśmy, pierwszy zespół zrobiłem z kolegą w liceum, bo kolega był zakochany w pewnej dziewczynie, z którą aktualnie chodził Robert Brylewski, który już grał w Kryzysie. Więc Robert Schmidt, ten drugi kolega, wymyślił, że jak założymy zespół, to będzie miał niezwykle mocny argument, żeby Katarzyna wróciła do niego, bo ona była najpierw potem ten pierwszy chciał, żeby ona wróciła do niego, co mu się poniekąd, muszę powiedzieć, udało, bo byli potem ze sobą znowu. Ale jak się dobiera? No generalnie ja to tak uważam, że najważniejsza w zespole to jest jakby jakaś taka wspólna głowa i interakcja i rozumienie się. Mniejsza o umiejętności grania na instrumencie. Pamiętam, że takie pierwsze przetasowanie w Kulcie, jakie miało miejsce, kiedy Piotrek Wieterska i Jacek Szymoniak odeszli, zostaliśmy właściwie we trójkę, to ja wtedy najbardziej się ze wszystkich przyjaźniłem z Pawłem Szanajcą, z którym studiowaliśmy wspólnie socjologię i dla mnie było absolutnie logo, że on ma grać w tym zespole i żadną przeszkodą dla mnie nie było to, że on nie potrafi grać na niczym. Słuchaj, poczekaj, bo właśnie... To się nauczy. Kupił saksofon i się nauczy. Ale poczekaj, bo chcę ci powiedzieć, jak ja słuchałem namiętnie piosenki Młodych Wioślarzy. No jako ten leż właśnie w tej kurtce. I pamiętam, że mój dziadek tego słuchał i nagle mówi do mnie, ci od jojoj, ojojoj, to niech się nauczą grać.
i tak złośliwie dosyć do mnie jakoś dziadek wystartował. Czy rzeczywiście teraz, jak patrzysz z perspektywy czasu, oglądasz swoje pierwsze kawałki, to coś byś zmienił? Myślisz sobie, kurde, cholera, można było tam na przykład lepiej zagrać, ładniej, ciekawiej? Nie no, można było lepiej nagrać pierwszą długogrającą płytę, ale myśmy... raczej tam niewiele jest do zmieniania. Ja sobie zdaję sprawę, że myśmy w tych czasach byli tacy, mieliśmy takie, a nie inne umiejętności, jak słucham tych taśm, bo jest całe grono ludzi, no Kult w latach 80. to było to, a teraz to w ogóle jest jakieś... wtedy to graliście. Otóż wtedy może było więcej serca, jakieś takie w ogóle emocje jeszcze nie za bardzo ukształtowane i sformowane, ale warsztatowo to było bardzo słabiutkie, ale myślę, że to była domena jakby wielu kapel takiego z mojego pokolenia, takich kapel stojących po stronie sceny, nazwijmy to nieoficjalnej, bo należy pamiętać, że subkultura punk rockowa bardzo ostro stała przeciw tym takim zespołom oficjalnym, które grane były w telewizji, w radio. Myśmy żadnego pokrewieństwa nie czuli z Perfektem, Manamem czy Lombardem. Teraz to się śmieje z tego, czy z Lady Punk na przykład. Teraz to się śmieje z tego, oczywiście to były takie, no, że tam coś nam się wydawało, że pozostajemy wierni czemuś ważnemu, to było, a to jest przecież tylko zabawa. Właściwie jedyną taką grupą trochę spoza, ale oni też nie byli trochę spoza, oni byli trochę nasi, trochę to była Republika, no, którą jakby Brygada Kryzys najpierw próbowała wypromować samodzielnie w Warszawie, a potem mieli już dobrego menadżera i samo poszło. Ja pamiętam, Kazik, taką sytuację, jak przychodzę do mojego kolegi, bo my uważaliśmy się za punkowców i nagle słuchamy Kultu i ja pamiętam, że spytałem go tak, dobra, ale co to jest? Czy to jest punk, czy to jest nowa fala? Bo ja nie wiem. I musieliśmy się najpierw umówić i jakby rozpoznać gatunek, czy możemy mu kibicować. No. Trochę tak było. No myśmy mieli na przykład taki konflikt dosyć mocny w pewnym okresie. No w pewnym okresie, znaczy na początku to w Kulcie wszystko żyło bardzo szybko. No, że były takie, że robiliśmy program na koncert. Mniej więcej trwało to 3-4 miesiące, graliśmy koncert i skład się rozpadał i powstawał nowy. I znowu graliśmy jakieś tam 2-3 koncerty, przygotowanie i się znowu rozpadało. I w którymś okresie mieliśmy na przykład gitarzystę, który był świetnym kompanem, fajnym gitarzystą, fajnie grał. Jego Tadeusz Bagan, drugi gitarzysta, ściągnął, ale lubił... O zgrozo Rolling Stonesów i AC/DC lubił. No to był właśnie... No, a to nie był punk rock, to nie była nowa fala. Oczywiście Rolling Stonesów może nie uwielbiam, ale dosyć lubię do dzisiaj, bo ja jestem z tej grupy, że Beatlesów uważam za największą kapelę w historii. Nie, no proszę ciebie, naprawdę. AC/DC też oczywiście spod ogona nikomu nie wypadło. Zwłaszcza świetne rzeczy z Bonem Scottem są te bardzo, bardzo stare. No ale samo zdefiniowanie, że to jest jakiś tam w ogóle rock i hard rock, a nie nowa fala czy punk rock, zdyskwalifikowało tego gitarzystę, który ich ale lubił, poczekaj. Po prostu długo z nami nie pograł. Ale Kazik, to było tak, że on nagle wyrywał się do jakichś takich solówek metalowych, hard rockowych? Nie, bo nawet nie, on nie był jakimś metalowcem tam, no od tak. Solówek, ale on miał taki właśnie... Jakby tego nie mówił, że lubi tych Stonesów i tej AC/DC, to może byśmy nawet tego nie zauważyli, ale na swoje nieszczęście powiedział na wejściu w ogóle, jaką muzykę on lubi i no już dużo, już miał minusowe punkty na starcie. Słuchajcie, moi kochani, czy jeżeli będzie kiedyś mieli wejść do składu zespołu Kult, to nie przyznawajcie się, że słuchacie na przykład Metalliki albo... nie wiem, jakichś innych kapel, bo będzie problem. Słuchajcie, Radia Z, Kazik Staszewski jest moim gościem. Radio Z, program Nie Mam Pytań, Kazik Staszewski. Posłuchaj, a powiedz mi, czy ty jesteś szefem w swoim zespole? Jak to jest? Ty jesteś tak, takim ojcem, dyrektorem?
Ojcem nie, ale dyrektorem tak. No i wiesz, już wiele lat temu doszedłem do wniosku, że w sztuce nie ma miejsca na kompromisy. Nie? Jeżeli chcemy, żeby coś szło do przodu i jakoś tam wyglądało, to musi być ten, który ma decydujący głos. Owszem, mogą być jakieś takie głosowania dotyczące różnych rzeczy, ale musi być ten, który ma prawo weta, nie? I może anarchię zatrzymać już na początkowym etapie rozwoju. Inaczej to dużo... Dużo ciężej idzie, nie? Ale Kazik, po co śpiewacie o wolności i nie ma u was w zespole demokracji? No jak to jest, no? No nie ma, bo w sztuce nie ma demokracji. W sztuce... Natomiast jestem... Oczywiście tutaj się w pewien sposób będę usprawiedliwiał. Znaczy nie będę się usprawiedliwiać, bo nie ma z czego. Ale na przykład jeżeli podjęta jest jakaś decyzja, że płytę produkuje i realizuje jeden z członków zespołu, ten i ten, na przykład Wojtek Jabłoński albo do tej pory Wojtek Jabłoński robił, to ja mu się w kompetencje nie wtrącam. Jeżeli to jest przyjęte, to się nie wtrącam, bo kiedyś w ogóle nam się wydawało, że ideałem jest to, że przy nagrywaniu płyty, a zwłaszcza przy jej miksowaniu, to siedzi realizator, nad nim wisi zespół cały, z których każdy chce, żeby jego instrument był słyszalny po prostu, więc basista chce, żeby był bas głośno, perkusista chce, żeby był perkusja głośno i tak dalej. Aż w pewnym momencie zobaczyłem, że taka sytuacja jest dla realizującego totalnie niekomfortowa. Po prostu za to powinien odpowiadać jeden człowiek i ewentualnie dawać do przesłuchania efekty tam całodziennych robót. A Kazik, miałeś tak, przepraszam, a miałeś... W sztuce potrzebny jest pan prezydent i to taki z kompetencjami bardziej amerykańskimi czy francuskimi niż niemieckimi. A posłuchaj, czy miałeś tak, że miałeś bunt na przykład na pokładzie, że na przykład zgłaszał się basista albo ktoś tam, że sobie mnie mało jest na tej płycie, a było mnie w studiu więcej, dlaczego tak się stało? Miałeś takie reklamacje? Znaczy wiesz, w takich dawnych czasach to może tak, no tam do połowy lat 90. A teraz to tak, myśmy jak lat dorośli, nabrali jakieś umiejętności, wiedzy, udoskonaliliśmy warsztat swój wykonawczy, wiemy więcej o nagrywaniu płyt, także tam teraz to już... I skończyły się też czasy Alkomatu. Nie ma takich rozmów, że o, ja tu jestem za cicho i tam coś. A skończyły się też czasy Alkomatu, prawda? Bo swego czasu używałeś Alkomatu właśnie jako ten szef, tak? To teraz raczej w studiu mierzycie temperaturę. Znaczy ty to robisz, tak? Przepraszam jeszcze raz. Nie, śmieję się, skończyły czasy Alkomatu, prawda? Bo... No to zrozumiałem. A teraz mówię, że chyba przyszedł czas na mierzenie temperatury, że jak wchodzi zespół do studia, to ty jako szef mierzysz temperaturę. Nie, no zespół jeszcze nie wszedł do studia. Usiłowałem zebrać kult jakoś już w czasach pandemii, ale się nie dało i zresztą nie upierałem się przy tym, bo to w ogóle byłoby dosyć nierozsądne w ogóle zbierać ich tam w takim małym pomieszczeniu w 9 osób i próbować robić płytę. Zwłaszcza, że to się działo w początkowym okresie, w pierwszym okresie tych wszystkich obostrzeń, kiedy nikt nic nie wiedział na dobrą sprawę i zanosiło się, że to jest coś arcygroźnego i w ogóle... jedna czwarta może nas przeżyje tam na kuli ziemskiej i tak dalej, bo były też takie głosy, więc nie mogłem tu trzymać, zwłaszcza przyjezdnych gdzieś w studio i jeszcze się gromadzić. Natomiast co do Alkomatu, no to w pewnym momencie sytuacja była taka dosyć groźna, no a właściwie nie wiadomo jak to było, jak było zaradzić jej. No się okazało, że oczywiście najbardziej odczuwalne są kary finansowe, a jak te kary finansowe zmierzyć? No Alkomatem najprościej. No i lata pracy,
I się skończyło. No. Ale poczekaj, Kazik, ale sekundę, to jak to, to miało jakąś swoją miarkę, czyli na przykład jak miał 0,2 miał ktoś, albo 0,3, to płacił nam na przykład 0,2, nie wiem, albo... Nie, to było prościej, jak ktoś miał 0,2, nawet jak miał 0,001, to grał za darmo tego dnia. A, w ten sposób. A dużo tych koncertów takich niektórzy zagrali za darmo? No zdarzały się, ja sam zagrałem za darmo kilkanaście. O proszę, ale kto wtedy... Innym kolegom zdarzało się też. No ale to jakby też w dużym stopniu jakby zlikwidowało taką rzecz, która była dosyć groźna, że ktoś tam na przykład nie był w stanie grać, nie? Aż tak, że w ogóle. Ale samo pojawienie się alkomatu było takie, że każdy, wiedząc, że jest takie coś i będzie kontrola przed koncertem i po koncercie, bo to jest dwukrotna rzecz. Ale poczekaj, zaraz, przepraszam, Kazik, jak to sekundę, że po koncercie? Znaczy, że może być tak, że gdzieś tam przy perkusji coś stoi, albo że gdzieś tam jest coś schowane za jakimś tam głośnikiem? No jasne. Nie znam tak dobrze rozkładu, nigdy nie grałem w kapelę. Właśnie a propos, obejrzyj sobie, wiesz, takie filmy z trasy tak. Rolling Stonesów na przykład, jakie, no to tam nie tylko butelki stały za kolumnami, no. Cała apteka była. Słuchajcie, Radia Z, moim gościem jest Kazik Staszewski, program Nie Mam Pytań. Nie Mam Pytań w Radiu Z, rozmawiam z Kazikiem Staszewskim. Posłuchaj, w piosence Polska śpiewałeś o dworcu w Kutnie. Strasznie dostało się temu biednemu dworcowi, że jest tam brudno, aż pękają oczy. Powiedz mi, czy byłeś tam po latach na tym dworcu w Kutnie? Byłem, nie wiem, za 2 lata temu chyba. I jest bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie ten dworzec zrobili. I zresztą byłem tam na koncercie i jakoś tak się stało, że własnym samochodem przyjechałem i chłopaki wrócili chyba do Warszawy, ja tam jeszcze zostałem i właśnie sobie poszedłem na drugi dzień, że zjadłem śniadanie, jeszcze się nie spieszyłem, bo to blisko Warszawy, nie było się spieszyć, gdzie poszedłem na dworzec, tam w centrum bardzo ładnie w ogóle. Ale czym dalej od centrum, to tak wrażenie miałem mniej takie, mniej dobre, nazwijmy to tak. Ale samo centrum i dworzec to już nie są. To już nie jest dworzec z mojej piosenki. A powiedz mi, Kazik, czy nie jesteś teraz winnym jakiejś takiej piosenki jako Kult na przykład, że nie wiem, na przykład Polska 2 i że byłem tam, jest wspaniale i że nie pękają oczy, bo wszystko pomalowane. Wiesz, nie planuję napisania piosenki w ogóle, nie siadam sobie i mówię, o teraz będzie, o tym. Musi jakiś być impuls taki w ogóle, który, wiesz, jeszcze 28 marca myśmy z Wojtkiem nie wiedzieli, że my nagramy płytę Zaraza. Ten pomysł wpadł właśnie, może... Przepraszam, 28 marca żeśmy zdecydowali, że spróbujemy. 29 marca weszliśmy do studia, nie mając żadnej gotowej piosenki. Nie mieliśmy nic, ani jednej nuty, nie mieliśmy ani jednego akordu. A teksty były? Ani jednego słowa w ogóle do tekstu, żadnego. I nie mieliśmy, i tylko ja w głowie jakieś melodyjki miałem, które mógłbym ewentualnie zaśpiewać, nie? Także nie miałem, i tak sobie siedziałem, mówię, no dobra, jeszcze te piosenki idą, tak fajnie się układa i fajnie robota idzie, ale o czym to wszystko będzie? Najpierw wymyśliłem, że będę taki będę super oryginalny i napiszę Dziennik Czasów Zarazy, taki w ogóle, piosenki takie komentujące w ogóle te upływające dni pandemii, w której żyję, nie? Mówię, to będzie w ogóle... A potem biorę do ręki gazetę, a tam jest wywiad z jakimś raperem polskim i on mówi, ty, no ale mówi, ja się boję w kulturze najbardziej muzycznej, tutaj mówi, że po prostu skończy się pandemię, jakiś wysyp takich w ogóle pamiętników, dzienników właśnie różnych
piosenkarzy o tym, jak w tej zarazie w ogóle żyli i tak dalej. Ja mówię, no tak, wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś super oryginalny jestem, a to wszyscy wpadli na ten pomysł, więc mówię, nie, będzie szerzej jakoś, ale nie wiedziałem co. Różne rzeczy się działy, które mi rzucały jakiś taki temat pod nogi, które były inspiracją do powstania. Ja sobie tam notowałem trochę, na przykład, no, jak sam z siebie zauważyłem, że oglądam seriale częściej, a ja o seriale nawet za Starego Świata bardzo często oglądałem. Ale poczekaj, za Starego Świata, ale to seriale takie, nie wiem, no, rzewne, że raczej miłość, czy katastroficzne, wiesz, nie, bo... Nie, każde, no, wiesz, mówiąc, że jeszcze Stary Świat się skończył w lutym 2020, moim zdaniem. Już Netflix wtedy istniał. Słucham? Już Netflix wtedy istniał. Tak, oczywiście, że tak. Wszystkie te historie tam do streamingowania, czy jak to się tam nazywa, istniały. To nie chodzi o Stary Świat, że przeminęło z wiatrem rok 1949, tylko Stary Świat jeszcze, który mieliśmy dwa miesiące temu z Okładem i który się wydawało, że jest trwały i nienaruszalny, a jednak... No jednak nie. Czyli myślisz teraz, Kazik, że to tak będzie, że w twórczości, we wszystkim, czy nawet właśnie w tym Netflixie, w serialach, w teoriach psychologicznych będzie przed i po? Dla mnie tak. Dla mnie tak. Znaczy jeszcze nie ma żadnej twórczości po. Jestem jeden z pierwszych, który zadziałał... Znaczy jeszcze nie ma po przede wszystkim. O tak się mówi. No właśnie. Więc moja płyta jakby dokumentuje teraźniejszość, ale nie na poziomie takiego po prostu cały czas babrania się w tym zjawisku pandemii, tylko w ogóle szerzej, nie? I też dotyczy różnych rzeczy takich w ogóle z nią ludźmi związanych, ale wszystkie pisane były w tym samym okresie. No kłamie. Jedna była wcześniejsza. No, ta piosenka Demokracja to była. No, to jest tekst wcześniejszy, który kiedyś napisałem do... ale tak zupełnie w warunkach domowych, bo wiedziałem, że nie mogę tego zaśpiewać ani nagrać nigdzie. To do takiej piosenki Joy Division z płyty Closer, Isolation się nazywa. I oni tam mieli taki długi fragment, gdzie instrumentalnie grali i zwrotkę, i refren. A potem dopiero zaczynali śpiewać, więc sobie zapętliłem i zaśpiewałem po swojemu i tam miałem gdzieś. Ale mówię, że ten tekst dobry, no muzyki nie można użyć, bo nie moja i w ogóle ale pozostałych 14 tekstów napisałem teraz wszystkie. Czyli to było tak, że z 28 marca byliście w studiu i czekaliście na inspirację i jakby nagle przyszło wszystko z zewnątrz, a potem nadszedł 10 kwietnia i już wiedziałeś, jaka będzie ta płyta? Nie, bo ta piosenka w ogóle nie jest reprezentatywna dla tej płyty. Jest kompletnie tak, jakbyś... Nie wiem, czy słyszałeś tą płytę, ale generalnie jak tatek Kazika żeśmy nagrywali pierwszego, to tam jest taki numer Inżynierowie z Petrobudowy, który tak. jest grany... Który tata grał generalnie... Tata grał podobnie wszystkie numery, no bo miał tylko rozpadającą się gitarę i swoją rękę i swój głos, ale myśmy ją tak zaaranżowali w ogóle na taką balladę uliczną, nie? I ona siedzi w całym programie jakby tego taty Kazika. Jakoś tam stylistycznie odstaje, ale gdyby nią promować w ogóle płytę tata Kazika, to ludzie by mieli kompletnie zwichrowany i nieprawdziwy obraz co ich czeka na całej płycie. Z tym jest tak samo. Ta piosenka jest kompletnie niereprezentatywna dla całej reszty i muzycznie. Znaczy muzycznie przede wszystkim, bo tekstowo no to tam... ja miałem tą melodię w głowie, nagraliśmy ją. Okazało się, że należy
no i te wszystkie numery jeszcze ugitarowić, ale zobaczyliśmy, że tego się nie da ugitarowić, bo co jakaś tam partia gitary była próbowana, to ona psuła w ogóle ten... Nie, ten, bo ten, ona ten, jest ten... taka jakby umcyk-umcyk, prawda? Ona jest taka trochę... Ona miała umcyk-umcyk, to gdzie tam tak. gitarę jeszcze pakować? No tak. Może jakąś mandolinę czy coś? Wobec tego, ponieważ wszystko było, dużo piosenek jeszcze, właściwie wszystkie były w proszku, ta jedna była gotowa. Ja tą jedną nawet tak próbnie zaśpiewałem na tyle dobrze i od strony interpretacyjnej, ale też i od strony nagraniowej, że doszliśmy z Wojtkiem do wniosku, że nie będziemy nagrywać takiego wokalu już porządnego, bo potem jeszcze wszystkie wokale na porządnie nagrywałem, a w trzech numerach zostały takie wokale, które na próbę tylko zaśpiewałem, już z tekstem polskim, nie? I dlatego puściliśmy ją w eter, bo piosenka Noże i Pistolety w ogóle miała promować tą płytę i będzie ją promować właśnie w dniu premiery tej płyty, ale ta jedyna była gotowa, dlatego poszła, ale to nie był oczywiście jedyny powód. Drugi powód, który się zbiegł z tą bardzo ładnie, to było to, że ona dotyczy dosyć aktualnych zdarzeń. Ja wiedziałem, że ona narobi trochę szumu, byłem tego absolutnie świadom. Natomiast obawiałem się, że jak ta, bo też jeszcze nie wiadomo było, kiedy ta płyta wyjdzie, bo to się wahaliśmy, czy teraz, czy jesienią, no ale jak się dowiedzieliśmy, że mój syn, który wydał właśnie książkę, ma własne wydawnictwo, wydał książkę o Joy Division, mówi: tato, kiedy wydać książkę, czy teraz, jak wszystko pozamykane, czy jesienią? Ja mówię, nie wiem, no... I teraz ma swoje minusy, i jesień ma swoje minusy, i teraz ma swoje plusy. A on mówi, ale słuchaj, wszyscy przekładają wydawanie książek na jesień, nie? My wtedy utoniemy po prostu w nawale różnych propozycji. I mówi, ja robię teraz, nie? To ja tak myślę, mówię, to ja robię teraz też, nie? Ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. I się bałem, że po prostu za dwa miesiące, wiesz, internet jest ogromną siłą w docieraniu do ludzi, potężną, ale ma strasznie krótką pamięć po prostu i ludzie mają strasznie krótką pamięć. Mówię, za dwa miesiące to mało kto będzie pamiętał, o co chodziło z tymi zamkniętymi cmentarzami, co to jest w ogóle. Najlepsza rzecz, że one w ogóle nie były zamknięte, to była w ogóle historia, było jakieś rozporządzenie, które zlecało zamykanie bądź nie zamykanie cmentarzy administratorom tych cmentarzy. Oni, tylko że to był taki czterostronicowy elaborat, tak, i tak. Taki prosty człowiek jak ja w ogóle, skąd teraz, mógł powiedzieć, że 99% ludzi tego nie wiedziało, poszedł prosty przekaz cmentarzy. Bo teraz ci to, zamknięty. Tam bodajże minister Gliński zarzuca, że właśnie to jest jakby przestrzelone, że jednak były otwarte, że mogłeś. No. Minister Gliński prawdopodobnie dowiedział się o tym wczoraj. Jestem o tym przekonany, bo jakby wiedział to wcześniej, to by wcześniej o tym napisał. No tak. Ja się też nie dowiedziałem. Ja się dowiedziałem o tym tydzień temu, że w gestii administratorów cmentarzy było otwarcie bądź zamykanie cmentarzy. Wiem, że na pewno dla świętego spokoju pozamykali w większości te cmentarze, jak nie wszyscy, bo a nuż mu ktoś tam zachoruje na tym cmentarzu. Natomiast te rozporządzenie ma 4 strony po prostu papieru drukowanego i do ludu, do którego się zaliczam, poszedł prosty przekaz z mediów. Że nie. Lasy zamknięte, cmentarze są zamknięte. I niech naprawdę minister Gliński nie udaje, że wiedział to wcześniej, bo wszystko wskazuje na to, że się o tym dowiedział dosyć niedawno. Słuchajcie, przepraszam, Kazik, słuchajcie Radia Z, nie mam pytań, moim gościem jest Kazik Staszewski. Posłuchaj, na wieść, że będziesz moim gościem, rozpuściłem takie wici internetowe i będą dziwne pytania od internautów. Proszę bardzo, uwaga, najfajniejszy kraj do życia poza Polską, takie pytanie. Najfajniejszy kraj do życia poza Polską, no to mogę mieć tylko porównanie z Hiszpanią, bo tam coś na kształt dłuższego przebywania było. No to Hiszpania, tak. Czyli, bo ty jesteś teneryfianinem, tak można powiedzieć, tak? Nie, ja jestem Polakiem, ale mam rezydencję, status rezydenta mam na Teneryfie. A, to rezydenta, dobra. Mogę głosować w wyborach najniższego szczebla, nawet dostaję zawiadomienia, ale nigdy nie głosowałem, bo akurat mnie nie było. Tak.
Ale to na przykład... Bo ja nigdy nie... Wszyscy mówią, że tam ta Teneryfa mieszka na Teneryfie. To jest nieprawda trochę, bo moja żona jeszcze do ubiegłego roku była nauczycielką i byliśmy zobligowani w ogóle jej terminami, kiedy są ferie, kiedy są wakacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ja mieszkam na Teneryfie. Ja tam bywam dosyć często, ale nigdy nie byłem tam dłużej niż 5 tygodni, nie? A moim marzeniem jest, które może zrealizuję nie jakimś takim, wiesz, moim marzeniem jest to, żeby wszyscy dookoła mnie, moi bliscy, albo najlepiej, żeby byli zdrowi, żeby byli szczęśliwi, a z takich mniejszych marzeń to chciałbym przynajmniej raz w życiu spędzić na Teneryfie czas od początku listopada do końca marca, nie? Zobaczyć jak to jest, no ale na razie... Na razie będzie pewnie ciężko, bo teraz uwaga, kolejne pytanie z cyklu tych takich od internautów. Uwaga, gdyby coś miano nazwać twoim imieniem, to co byś chciał, żeby to było? Nie mam zielonego pojęcia. Nie chciałbym nazywać, nie chciałbym, żeby cokolwiek nazywać moim imieniem, może, nie wiem. Nie. Gdybyś mógł przenieść się do wolnych czasów, to do których? Uważam, że mimo wszystko żyjemy w najlepszych czasach, w jakich żyjemy, i nie chciałbym się przenosić w czasie, ponieważ w odróżnieniu od wielu opinii, jakie da się słyszeć, przynajmniej jakie ja słyszałem, moim zdaniem zawsze było gorzej na świecie. Jednak doszliśmy do jakiegoś, jako takiego rozwoju kultury i cywilizacyjnego, że opresja państwa, opresja władzy, niebezpieczeństwo życia jest stosunkowo dużo mniejsze niż na przykład w średniowieczu czy chociażby jeszcze 70 lat temu. Teraz uwaga, kolejne pytanie. Tyson Gołota. Czy dziś taka walka ma sens? A bo ma być coś takiego. Nie ma żadnego sensu. Proszę, żeby tego nie robiono. Nie, ale to ma być Tyson Holyfield chyba teraz. Tak, tak, no ale tutaj ktoś zadał prowokacyjnie pytanie, czy Tyson Gołota byłoby w porządku. Nie byłoby w porządku, nie. Dobrze, okej. Z jakim hip-hopowcem mógłbyś coś nagrać? Z tych takich... Jakim hip-hop? Z tych teraźniejszych. Słabo się rozeznaję w tych teraźniejszych. Zresztą w ogóle słabo siedzę w muzyce takiej współczesnej, ponieważ obfitość oferty jest tak gigantyczna, że po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Na przykład w zeszłym roku dostałem propozycję kolaboracji z grupą Problem. Ja mówię, co to za kapela jest w ogóle? Trochę tam poszperałem, trochę mi ktoś podpowiedział. To są chłopaki, które po prostu w kilka godzin sprzedają torwar w ogóle. O tak? Tak. To o czym my możemy pomarzyć w ogóle, ewentualnie niezwykle popularna kapela. Oczywiście teraz wiem, znam ich muzykę i przesłuchałem i tam różne rzeczy. Bardzo taki po krawędzi jadący psychodeliczny hip-hop. Bardzo ciekawe historie. Ale rok temu kompletnie nie wiedziałem. Także ja się troszeczkę nie rozeznaję. No. Pozostańmy przy starej gwardii. No. Kaliber 44, to ja się na tym zatrzymałem, zwłaszcza, że myśmy ich usilnie promowali na samym początku w ogóle. To była tam jak taką składankę Wespę Records zrobiliśmy z nowymi kapelami, nowe kapele. Kiedyś z Wiesławem Weissem tak rozmawiam i mówię, ty, ale ja tych nowych kapel, takich jak tam Verve, Oasis, Oasis, przepraszam, czy Blur, to tak nie kumam. A Wiesiek tak patrzy, mówi, politowaniem takim, ale to nie są nowe kapele. No, słuchajcie, no tak samo mam z hip-hopem, nie? Że ja się zatrzymałem na Kalibrze, na WWO,
A raczej ja wiem, czy ja bym chciał z kimś nagrać. Ja nie lubię takich kolaboracji. Nie, to nagrywaj. Były momenty takie konieczne, że na przykład na tym Tata 2 Kochaj tak. mnie, a będę boją, no to tam musiała być ta Violetta Villas. Oj, to piękne jest. Ale czy na czterech pokojach Edyta Bartosiewicz. Chociaż ja tak Kaję jakoś bardziej widziałem, nie? Ale Edyta też świetnie zaśpiewała. Ale tak ogólnie to ja nie lubię. Rozumiem. Nie lubię takich kolaboracji. Słuchajcie, Radia Z, program Nie Mam Pytań. To były pytania od internautów, a za chwilę wątek relaksu. Słuchajcie, Radia Z i Nie Mam Pytań. Kazik Staszewski jest moim gościem. Słuchaj, jak wygląda twój relaks? Jak się relaksujesz? Obecnie? No to seriale, no. Dobrze, to podaj swoją piątkę, albo na przykład trzy takie seriale, które teraz na czas pandemii, które cię tak powiedzmy wzniecają mocno. Wiesz, to jest dosyć trudne pytanie, ponieważ bardzo dużo oglądam, wobec tego musiałbym jakiś prowadzić... Dzienniczek. Nie wiem, spis czy dzienniczek, dziennik to już byłby, albo trzeci tom dziennika, tak jak... Z ostatnich rzeczy ogromne wrażenie, naprawdę dwa seriale na światowym poziomie, rumuński W cieniu, to jest poziom w ogóle, jak ktoś lubi Quentina Tarantino, to po prostu polecam, no, genialna sprawa. Druga rzecz, węgierski Złote życie, świetny. Odrobinkę gorszy niż W cieniu, bo W cieniu to jest 10 na 10. Nawet sobie zapiszę, czekaj, W cieniu i co? I ten drugi? Właśnie... Złote życie. Okej. Okay. Złote życie węgierski to jest 9, 1, 2 łamane przez 10. Kończę teraz Zakładnika, francuski serial o bezrobotnym takim urzędniku, który... Tylko że jeszcze jeden odcinek mi został, a jeden odcinek czasem bardzo dużo zmienia, bo na przykład taki serial angielski Dzień po dniu, świetny, pierwsze 5 odcinków po prostu rewelacja i ostatnim odcinkiem zepsuli to po prostu w sposób karygodny. Więc jeszcze ten z tym Zakładnikiem nie wiem, bo mi został jeden odcinek, ale gra tam Eric Cantona, słynny piłkarz francuski, zresztą który jest też i samorodnym talentem aktorskim. Towarzysz Detektyw, rumuński film, kolejny rumuński serial. Ale poczekaj, bo jesteś jakoś tak bardzo zorientowany właśnie na tych naszych Polak-Węgier, Rumunia. Widzę, że jakoś mocno te obszary. No bo amerykańskie to wszyscy kumają w ogóle, co to jest. No to ja teraz mam taki właśnie lot, żeby nie kinematografię, bo to nie ale telewizjonografię właśnie. Tak. I akurat, no co zrobić, no takie się trafiły w ogóle. A słuchaj, Kazik, a z polskich seriali? A z polskich seriali na przykład, czy widziałeś Ślepnąc od świateł i lubisz taką... Tak, zajebisty. Ślepnąc od świateł jest po prostu bardzo, bardzo dobrym serialem, polecam wszystkim, ale to wszak każdy widział, no i książkę Żulczyka w ogóle pod tym samym tytułem. Tak samo Wzgórze Psów, bardzo dobra rzecz. Czarne Słońce trochę zbyt hardkorowe dla mnie już, to już tak, ja lubię mocno, ale to jest chyba za mocno. No oczywiście Watacha świetna, Roist bardzo dobry, natomiast to chybiona taka historia, no to ten 1983, ale to nie jest taki polski do końca, nie? To Agnieszka Holland zrobiła chyba z córką. On był taki trochę orwellowski, prawda? Taki... Taki, że niby nie było, nie, że komuna jest cały czas, ale tam Wietnamczyków pełno w ogóle i coś tam. Nie, polskich seriali też jest. No, Belfer mi się podobał, pierwszy sezon, drugi gorszy. No i tak, no to. Ale posłuchaj, czy to jest tak, że jak ty siadasz na przykład, albo na przykład z małżonką zaczynacie oglądać serial, to sobie go reglamentujecie? Bo są tacy ludzie, którzy teraz narzekają, że w czasie pandemii wpadają w seriale i wychodzą po tygodniu, wiesz, wyżarte oczy, spojówki, wysuszone. Tak masz, że sobie na przykład reglamentujesz jeden odcinek, dwa i koniec.
Ania sobie umie reglamentować, chociaż jak się w coś wkręci, to też długo siedzi, ale nie ma tak, że... Ja natomiast się zatapiam w ogóle po samą głowę i wsiadam, mówię, no to obejrzę dwa odcinki, no a kończę na 10, czyli ostatnim, gdzieś już dawno jasno jest, zwłaszcza teraz, bo ten jeszcze jeden, a jak już ze 3 zostały do końca, no to co, szkoda odchodzić, no, tylko to ma taką wadę, na przykład wiesz, że sezon obejrzany jednym ciurkiem troszeczkę zlewa jakby całość. Na przykład bardzo czekałem teraz na Better Call Saul. Jak ktoś Breaking Bad lubi, to wie, o czym mówię. To jest taki spin-off do Breaking Bad. No i Netflix pokazał to w ogóle w sposób nietypowy, bo na HBO GO to jest typowe, że reglamentują odcinki. Ale Netflix zawsze pokazywał wszystko od razu. A ten Better Call Saul wpuszczali jeden odcinek raz na tydzień, a ja tak nie lubię, ja raz na tydzień bym nie mógł oglądać serialu, więc czekałem, a będzie wszystkie 10, no i tak jak wpuścili 10, to natychmiast włączyłem play i obejrzałem wszystkie 10 ciurkiem i tylko takie mam wrażenie, że Nie pamiętam, o co tam chodziło. Ale że było fajnie, tak? Ale czy było... Ale że słabe to się robi, bo to się dużo, dużo wcześniej dzieje niż zasadniczy Breaking Bad, a ci aktorzy starsi już taki, to takie jedyna refleksja moja, ale o czym to było? Cholera wie. Słuchajcie... Tak powiem, zakazanym imperium w ogóle też. Słuchajcie Radia Z, Kazik jest moim gościem i za chwilę o płycie i jeszcze paru sprawach i to już będzie ostatnie wejście. Nie mam pytań w Radiu Z. Kazik jest moim gościem. Posłuchaj, bo po tym całym zamieszaniu wokół piosenki Twój Ból, nie wiem czy zauważyłeś, że zacząłeś pojawiać się w jakichś plotkarskich magazynach, na plotkarskich stronach, w tematach, ile zarabiasz, jak mieszkasz, ile na tym zarobiłeś. Uważaj, nawet Wojtek Jabłoński stał się popularny, bo gdzieś w jakiejś gazecie napisali, a kto to tam stoi za Kazikiem? Tak, ten umięśniony to Wojtek Jabłoński. Także, wiesz, nagle się okazało, że temat numer jeden, co nosisz, czym jeździsz, w czym się pojawisz, jak to traktujesz? Nie traktuję tego w ogóle, bo zupełnie nie zaglądam do internetu. To jest... To jest dla mnie temat w ogóle zupełnie obcy. Ja potrzebuję internetu tylko, żeby wysłać maila i to nie do końca, bo to samo można SMS-em zrobić albo WhatsAppem. Więc ja praktycznie internetu nie używam. No chyba, że teraz rozmawiam z tobą, to używam, ale i tak mi musieli przynieść laptopa osobnego, bo ja mam taki komputer jeszcze wielki i on kamery nie ma. Więc mi to lata koło nosa, bo nie czytam tego w ogóle. Ale poczekaj, ale nagraliście piosenkę Powiedzcie, że nas kochacie, która jest właściwie jakimś takim komentarzem do komentarzy. Czy te komentarze, które się pojawiają w tej piosence są realne, czy wymyśliliście sobie? To Wojtuś wymyślił wszystko do tego teledysku, bo on umie obsługiwać internet. Ale on tam na przykład wyciągnął... Sam odpowiedź, czy te komentarze są autentyczne. Te komentarze są autentyczne, tylko że zebrane z komentarzy do piosenki Twój ból jest lepszy niż tak. Mój i są wybrane tylko negatywne komentarze i podpisali się pod nimi tacy nasi. Wojtek mi opowiadał, to była taka akcja w ogóle bardzo precyzyjna. Aha. To znaczy jakiegoś tam dnia 27 osób z tych naszych kult turystów, czyli tych fanów takich największych, każdy dostał listę postów w ogóle wybranych właśnie z tych komentarzy do Twój ból jest lepszy niż mój i był zegar jakoś się połączyli tam wspólnie, nic nie widzieli, mieli tylko niebieski ekran tam i był zegar, było napisane do
do kiedy mają te posty wysyłać i te 27 osób, nie za często, nie za rzadko, siedziało i pisało te posty, znaczy one już były gotowe, więc tylko je klikało na kopiuj i tam one wchodziły. No i jak ten zegar minął, no to skończyli to. To on mówił, że już miał te posty wtedy i pod te obrazek podłożyli. Ale zaraz, czyli oni wysyłali już istniejące, hejtujące posty, tak? W jednym momencie wszyscy musieli wysyłać, tak? Żeby ten teledysk jakby zrobić, tak? Ten klip. Klip... Ale obrazek podłożony później został dopiero. Oni dopisali do niebieskiego tła. Bo tam jest piękny jeden komentarz. Po co jeszcze to robicie? Nie widzicie, że was hejtujemy? To jest jedna z piękniejszych tekstów. Po co? Ja wszystkich ich nie czytałem, to nie wiem. To Wojtek wymyślił tą historię, bo mi mówił, że tam właśnie, zwłaszcza w tych czasach, te takie koncerty domowe i tam jest ten sposób, tam, że serduszka wysyłają coś tego, a tam chodziło o to, żeby nas nienawidzili, a my prosimy, żeby kochali nas. No i co, i pokochali? Myślisz, że da się przekonać tych, którzy nie kochają, do kochania? Tych, którzy nie kochają, nie da się przekonać do kochania. Nie, ja dla nich jestem starym, skończonym grubasem, po prostu zwolennikiem PiS-u albo zwolennikiem KOD-u. Tutaj podkreśl, co chcesz sobie. I z tymi to w ogóle nie próbuję w ogóle nawiązać nawet interakcji jakiejś. Bo często się teraz słyszy komentarze, że w rodzaju na przykład, że Kazik przejrzał, że jednak tak mu zaleźli za skórę, że jakby znowu zmienił front. Tam Skiba na przykład powiedział, że Kazik przejrzał i że w końcu jakby do nas dołączył. Często masz taką sytuację, że ktoś próbuje, żebyś do niego dołączył, albo był z nim, albo przeciwko komuś? Nie, no cały czas to się dzieje. To bardzo jakby trudno zachować taką pozycję niezależnego obserwatora. Ja jestem przeciwko władzy jako takiej w ogóle. I mówię ci, że ci, co władzę mają, robią syf i w tym syfie się tarzają. To ja już napisałem to 30 lat temu i pozostaje temu wierny. Natomiast każda jakaś oznaka krytyki czy pochwały jakiejś jednej strony powoduje, że natychmiast jest rwetes. On nasz ci on. Teraz jam ci z opozycji, no ale wiesz, Robertowi Mazurkowi dałem taki wywiad chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, gdzie tam parę rzeczy pozytywnych o PiS-ie powiedziałem, dodając, że uważam Lecha Kaczyńskiego za najlepszego prezydenta 30-lecia, co uważam do dzisiaj, to tamci znowu, on ci nasz, to popiera dobrą zmianę w ogóle. Ludzie, dajcie spokój, no. Ale no, wiesz, Kazik, no jesteś w pewnym sensie nasz, no bo tu mieszkasz, jesteś nasz, jak no, sam... Ale widzisz, teraz dominuje taka narracja dwóch naszości, nie? I który nasz? No. Ja jestem Polakiem, kocham Polskę bardzo mocno, na przykład, i to czuję jakby, że na przykład jak tam bywałem w Hiszpanii do czasów pandemii, przynajmniej parę razy w roku, to było tak, że no dla mnie takim przykładem po prostu totalnie niekompetentnego i takiego zideologizowanego przywódcy rządu, no to był premier Zapatero i jego różne bardzo ciekawe, czasem i niebanalne prawa, które jego rząd wprowadzał, ale to mnie nie brało w ogóle tak. To mnie to nie irytowało. Nie irytowało mnie, że
że w Barcelonie aresztowano jakiegoś przywódcę czegoś tam, który zdefraudował 200 milionów czy miliardów euro i tak dalej. Bo to nie jest, tam jest pięknie w Hiszpanii, ale tam jestem w gościach zawsze, a moje gniazdo to Polska. Słuchaj, ale tutaj, Kacik, ale nie boi się na przykład, tak jak mówię, że z moich przyjaciół, ludzi znajomych i tak dalej, to zdenerwować i wyprowadzić mnie z równowagi mogą tylko osoby mi bliskie, które kocham, nie? To jest moja rodzina, to oni, członkowie mojej rodziny potrafią mnie zdenerwować i paru przyjaciół. Ja bardzo dyskretnie i oszczędnie operuję słowem przyjaciel, bo uważam, że jest bardzo ważne. Tak samo irytuje mnie i działa na mnie emocjonalnie i widzę jakieś rzeczy, o których trzeba czasem powiedzieć, czasami, które się dzieją w moim gnieździe, w moim domu. Dlatego w moim domu jest istotne niezwykle dla mnie, co robi dozorca, co robi gospodarz tego domu, no. Po prostu. A w Hiszpanii to tak, wiesz, to tam... Ale poczekaj, ale Kazik, ale bo tak być, że na przykład załóżmy wyjeżdżasz na pół roku tam na Teneryfę albo na przykład za dwa lata... Nigdy nie byłem pół roku, mówię. Ale gdybyś tak, na przykład wyobrażam sobie, żebyś wyjechał za parę lat tak na parę lat i nagle nic nowego dowiadujemy się, że jest jakiś tam miejscowy artysta, który nazywa się Los Kazikos, który krytykuje rząd hiszpański i wydaje płyty, żeby się wtedy nagle nim poczuł. Wiesz, tak mówię, science fiction takie, no. Mhm. To był program Nie Mam Pytań. Dziękuję bardzo. To był Kazik Staszewski. Nie Mam Pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.